władzą. Taka jest bowiem wola Inosa. Musiałeś wiadomo o tym od dawna. Mam swoje zdanie. Nic się w związku z tym nie zmieni. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów. Nie musisz mi tego. Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. Wszystko jest. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. W końcu to była jego. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. W końcu to była jego decyzja. Czy w międzyczasie zaatakowały. Na szczęście. To nic nowego. Powinien był wiedzieć. I tak. Hej! Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? Potrzebuję. Wydaje mi się. W tej chwili nie mam dla ciebie żadnych informacji. Jakieś wieści? Po śmierci Hoszpaka w orkowych szeregach. Ciągle to samo. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Czemu nikt mnie nie słucha? Mówią to i o. To przecież nic nowego. Sam by na to nie wpadł. Tak dalej być nie może. Lepiej zostawi to w spokoju. Nie o tym nie mówię. Skąd ty to masz? Hej, ty! Co nowe? Poszukiwacze nadal zabij. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Thank you.
przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Kiepska sprawa. Daj spokój, nie pojawić się zatem. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. A ten znowu to... Mam... Nie potrafi niczego zatrzymać na siłę. Owcze skóry? Nawet bym o tym... Wilcza skóra! Skóra warga? Te... O, nawet skóra cienios... Dobra robota! Trudno mi w to uwierzyć. Sam by na to nie wpadł. Tak, to bardzo typowe. Możemy jedynie przeczekać. Tego jest więcej, wierz mi. Sam by na to nie wpadł. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie! Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Tylko przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie szybko się nie podniosą. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Często miał z nimi do czynienia. Oko. Tak. I to ty. Zatem... Zamierzam... Idź wie... To rzeczywiście prawda. On myśli, że to takie łatwe. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie mówię przecież niczego nowego. To żadna tajemnica. Orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobimy? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromną przewagę. Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w pobliżu miasta. W pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Może właśnie tam należałoby rozpocząć poszukiwania. Będziesz moim nauczycielem?
Mogę nauczyć cię specjalnych metod treningowych, dzięki którym wzrośnie twoja biegłość w posługiwaniu się różnymi rodzajami oręża. Chcę być silniejszy. Wróć, kiedy nabie... Naprawdę w to wierzysz? Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Trudno mi w to uwierzyć. A tam, to tylko gadanie. Przecież wiedział o tym wcześniej. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. To przecież okropne. Gdybym sama tego nie widziała, słyszałam co innego. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nikomu tego nie powtarzaj. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Nie mów, że to nieprawda. Mnie nie musisz o to pytać. Hej! Nie wiem, ty... Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Hej! Występować przeciwko boskiemu porządkowi. Tylko ino wie, co jest dobre, a co złe. Jak ci się podoba życie w klasztorze? Ja tu chyba zwariuję. Ale dzięki za pomoc. Milton rzeczywiście znalazł tu dla mnie miejsce. Głupio się czuję pomiędzy tymi wszystkimi świętoszkami. Ale z dwojga złego wolę robić, co mi każą, niż przymierać głodem. Nic ci nie będzie. Kazali mi pielić grządki. Wyobrażasz sobie? Jak tak dalej pójdzie, zwariuję tu z kretesem. Solidny pokład pod nogami. Oto czego mi trzeba. Nigdy mi nie przyszło do głowy. Tylko ino wie, co jest dobre, a co złe. Nie musisz mi tego mówić. Thank you.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Przecież on wiedział już o tym wcześniej.
Jezusa. Posłuchał mnie właśnie księżyc. Nie mów, że to nieprawda. Potrzebuję... Wydaje mi się, że... W tej chwili... Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Chwała Inosoi! Nieprzyjemna sprawa. Co się słyszy? Znasz już można być tego pewnym. Potrzebuję wiedzy. Wydaje mi się, że w tej chwili...